Wielkimi krokami zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Postanowiliśmy sprawdzić, jak mieszkańcy Ursusa zamierzają je spędzić. Dzień dobry, witam wszystkich. Z rodziną mam zamiar spędzić święta przy wielkanocnym stole razem z synem, z rodzicami. W cieple rodzinnym u swoich rodziców? Rodzinnie, w domu. No zamierzam na pewno, że będę szukał po ogrodzie albo w domu różnych prezentów. No i bardzo lubię święta Wielkiej Nocy, bo się zbliża wiosna, tak jak mama mówiła, której jeszcze nie ma niestety. I w ogóle bardzo lubię ten okres wielkanocny, bo no, jakoś tak jest bardzo fajnie przed świętami. No. U babci, jak zwykle. Chyba to tyle. Z rodziną u babci, jak zawsze. My jak zwykle rodzinnie, w naszym domu z rodziną, najbliższą. Domowo, w domowych pieleszach. Może pan powiedzieć też swoją wersję. No taka jest taka sama właśnie, w domowych pieleszach, bo razem będziemy spędzali, tak się składa. Rozumiem, no wyjątkowo, niesamowicie. No w tym roku wyjątkowo spędzamy święta razem z mężem, tylko i z dwójką malutkich dzieci, bo akurat nam się niedawno taki maluszek urodził. I dlatego zostajemy tutaj, nie spędzamy ich z najbliższą rodziną, bo boimy się wyjechać po prostu, żeby ten malec się nam nie zaziębił. To na pewno z rodziną w domku, więc spędzimy sobie czas, pewnie jakieś książki poczytamy, poglądamy telewizję, jakieś spacerki i tak dalej zapewne. Śniadanie wielkanocne i przygotowujemy koszyk. Aha. Co w tym koszyku się znajduje? Jajko, sól i pieprz, cukrowy baranek, kiełbasa i chleb. Gdyby pani miała tak w dwóch słowach powiedzieć, z czym się pani kojarzą te święta, co by pani powiedziała? Z tym, czego nie ma, z wiosną, z pięknymi drzewami zielonymi, z kwiatami, z uśmiechem, ale niestety tego nie ma. Ale mam nadzieję, że już niedługo będzie i powróci do nas wiosenny nastrój. Jajka. Okej. Z czasem spędzonym z rodziną. Tak? Jaki mądrala. Ale ty jesteś rodzinny. Z radosnym przeżywaniem zmartwychwstania Chrystusa. Z wiosną, z różnymi, właśnie z słońcem, z wakacjami i ze śmigusem, dingusem. Z wiosną, której w tym roku nie ma. Ma być po Bożemu czy normalnie? Jak pan chce. To tak, no powinny się z Chrystusem kojarzyć, tak? A kojarzą się no i z Chrystusem i generalnie kojarzą się z rodziną. I na pewno też z wiosną, jednak z nadejściem wiosny, chociaż w tym roku może nie za bardzo, ale na ogół z nadejściem wiosny. Z królikiem wielkanocnym. Na pewno z czasem z rodziną, tak? I z zabawą, nie wiem, chociażby z siostrzeńcami czy z psem, tak? Z spędzaniem wspólnym czasu, po prostu. A jakich potraw nie może zabraknąć na tym świątecznym stole? Myślę, że wykwintnych wędlin, jakichś żurku, jajek. Na pewno białego barszczu, na pewno jajek faszerowanych, bo to już nasza taka tradycja. No i wszelkich pieczonych mięs, sałatek, ciast, z serników, bab wielkanocnych. To są takie podstawowe rzeczy, które zawsze muszą się znaleźć na naszym stole. A jakie są pana? Znaczy tak samo. Ja się zgadzam w 100%. Nawet pod tym względem, czyli małżeństwo idealne. Tak jest. No może idealnie dopasowane. Na pewno jajka i żurku w chlebku, tak? To musi być, że to jest obowiązkowo, tak? Więc bez tego się święta nie obejdą, na pewno. Bardzo lubię na przykład barszcz, biały żurek. I tego podobne potrawy, na przykład właśnie kanapkę z jajkiem albo coś takiego. Jajka, żurku, kiełbasy. Po raz pierwszy będę święta wielkanocne przygotowywać sama, także będę robić to po prostu, co umiem. Czyli akurat będzie u nas królik. Królik będzie? No to jest pani całkiem niezłą kucharką w takim razie. Akurat królika będzie przygotowywał mąż. Jajek, dużo jajek. Mazurka. Zajączka z cukru i baranka. I święconki oczywiście, i pysznej szyneczki, i kiełbasy. No jajka, podstawa, wiadomo. Chrzan. Staramy się na pewno jakieś takie typowo swoje potrawy jeszcze, sałatki, które uwielbiamy i które zawsze gdzieś tam właśnie staramy się na święta przygotowywać. No i słodycze na pewno dużo też dla dzieci, tak? Szukają koszyczków ze słodyczami. I staramy się, żeby było po prostu przyjemnie, wesoło, rodzinnie. Bez jajek chyba i oczywiście bez słodyczy, ciasta. To u nas może nie bardzo wielkanocny taki zwyczaj, ale uwielbiamy ciasta, więc wszelkiego rodzaju makowce, mazurki, torty, to dla nas, o, sernik koniecznie, to są dla nas przysmaki świąteczne. Chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić, może złożyć życzenia? Nie.
No błagam cię, babcia. No dobra, no to babcie pozdrawiam i całą swoją wspaniałą rodzinę. Pozdrawiam całą rodzinę i liceum ogólnokształcące imienia Leona Kruszkowskiego. Pozdrawiam serdecznie moją rodzinę, najbliższych dzieciaczki, teściów i rodziców. Chciałabym złożyć życzenia całej mojej rodzinie, świąteczne, spokojnie, świątecznego nastroju, no i tej telewizji Ursus, co mnie tutaj drapnęła, żebyście Państwo się rozwijali, żebyście mieli jak najwięcej oglądaczy, czyli widzów, i zdrowia życzę wszystkim, przede wszystkim uśmiechu i takiej wzajemnej życzliwości dla wszystkich nas Polaków. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo dziękuję, wesołych świąt. Pozdrawiam całą moją rodzinę. To zdrowych i wesołych świąt dla wszystkich, tak? Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne generalnie wszystkim. Wszystkim tym, którzy będą spędzać je w domu, ewentualnie z najbliższymi. Także wszystkiego dobrego, wesołego królika i bardzo smacznego jajka i ciepłych, radosnych, spokojnych świąt wielkanocnych życzę ja. Pozdrowiłbym naszą rodzinkę, wszystkich znajomych, których tutaj mam. To wszystko. Najlepsze życzenia dla wszystkich mieszkańców Ursusa. Pozdrawiam całą moją rodzinę, jak tylko mnie widzą w telewizorze. I wszystkich moich najbliższych. Dziękuję. Przede wszystkim rodziców chciałabym pozdrowić, moich ukochanych, za którymi bardzo tęsknię i już się nie mogę doczekać, żeby się z nimi spotkać. Rodziców, mamy męża również, bo też na nas czeka z niecierpliwością. I wszystkich moich uczniów. Jest pani nauczycielką? W której szkole? Tak się składa. Szkoła podstawowa numer 4. Klasa pierwsza F. Dzieciaczki, które uwielbiam i też już się nie mogły doczekać świąt, także pozdrawiam serdecznie. Zdrowych, pogodnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy życzy Państwu cały zespół Ursus TV.